Witam oczywiście w moim ogrodzie. Wszystkich oczywiście widzów, wszystkich oczywiście witam. Tak jak obiecałem dzisiaj spacer po ogrodzie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. Milowce kwitną. Troszkę się rozejrzę. Zobaczcie róże, piwonie. Jest oczywiście spory ogród. Zobaczcie moje pelargonie, jak się rozrosły. Dużo się dzieje. O, tu mamy też bez, który już praktycznie przekwita. Tutaj tam mamy jeszcze chyba spory ten ogród. Tu była kolonia jeżówek, ale czy będzie w tym roku, to nie wiadomo. No tak to już jest. Idziemy dalej, zobaczymy, co dalej będzie. Ostróżki. Krzak Mojżesza. Chyba fioletowy. Tak jest, jeszcze mam biały. Tu oczywiście piwonia pomarańczowa. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. Nie wiem, czy tam dobrze widać. Oczywiście to jest chyba śliwa jakaś, albo brzoskwinia, dokładnie nie wiem. Zobaczymy na podglądzie, jak to weźcie zobaczyli. Troszkę zmniejszymy podgląd. I tu oczywiście są irysy i piwonia. Tak, to jeden cały teren. Oczywiście kolejne orliki. Oczywiście spora działka. 400 chyba 20, 410 metrów. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Idziemy dalej. O, ulewa. Tam dalej niestety nie będę mógł iść, bo niestety pada. Ale tak z grubsza wam pokazałem, jak to mniej więcej wygląda. O, gdzieś tu chyba powinna być ta śliwa. Japońska Santa Rosa i to pewnie będzie ta chyba. A potem ta druga chyba. Nie, ta jest brzoskwinia. Ta jest brzoskwinia. Tu oczywiście zobaczmy brzoskwinię. Jest oczywiście gotowe. Nie, no jak to leje. O, celozja czerwona i pomarańczowa. Powojnik. Czosnek. Boże, kwiat już przekwit. Właśnie widzę. I tu oczywiście pomidory. Tak z grubsza wystawiam. I tu oczywiście kolonia pomidorów. Tyle. Tyle. Tak. I tak. Chodźmy tutaj. O, widzę, że pajęcznica kwitnie. Tak, pajęcznica kwitnie. Przepraszam za ten komunikat.
Pajęczynica kwitnie. Gdzie jest pajęczynica? Tam. W tej doniczce. Truskawki. Są jakieś, tak, są. Widać. Rododendron bordowy. Przepraszam za taką jakość, że takie ciemno, ale no niestety nic nie było. O, zobaczcie, tam jest jeszcze z tyłu miechunka, funkia. Tu z tej strony się niestety leje, bo jest ponad prawie 33 stopnie na tej działce. Niestety. Oczywiście kompostownik, ostraszasz nakryty. Sporo tego jest, naprawdę. Wiśnie. Jak będą podepisane suche czereśnie, to niech swoje skórzy, zaraz mówię. I tu oczywiście jest czereśnie, są chyba. Tak, trochę nie widać. Zaraz to zmienię. O, teraz jest dobrze. Czereśnie, jak widzimy, ładnie dojrzewają. Tu też. Tu też spore drzewo. Spore. Dobra, oczywiście zakończymy to chyba. Chyba wszystko pokazałem tam z tyłu. Jeszcze tam z tyłu pokażę. Zobaczymy. Choroby. O, zobaczcie moje jeżyny. Jeszcze może pójdziemy do malin. Bo są jeszcze maliny. Oho. Już widzimy szkodnika. Widzimy szkodnika. Niestety ślimakami się tak robi. Oczywiście jeżyna. Skrzynia. Tu już jest oczywiście sąsiada. Chyba róża. Tak jest. Chyba sąsiada, nie wiem dokładnie. Gdzieś były, powinny być moje róże. Też takie kremowe. Też takie same. Aha, tutaj są kremowe róże. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Porzeczki zobaczymy, czy są. Aha, już nie możemy przejść. Dobra. Chyba pójdziemy naokoło. Tu się leje. Przepraszam oczywiście za jakość, ale nie wiem, coś tu się dzieje niedobrego. Nie wiem, jak ja teraz przejdę. Będę musiał naokoło iść. Tak, naokoło. Naokoło. No niestety. Nie mogę się nigdzie dostać. A nie mogę. Mogę.